Dobry wieczór, siema, cześć! Elo, mordy, mordeczki, mordencje, tak żeby się z każdym przywitać. Buongiorno, zdravstvujcie, privet, nie wiadomo kto przyszedł. Słuchajcie, bardzo się cieszę, że jestem. Cieszę się, że wy jesteście, bo wiem, że na Magdę przychodzi zawsze przystojna i inteligentna publiczność. Dobra, z wyjątkami. Głównie zależy mi na tym, żeby była inteligentna, bo wiadomo, chcę być wśród swoich. Dlaczego? Bo jakiś czas temu dowiedziałem się, jakie są oznaki inteligencji. Nie wiem, czy wiecie. Włoscy naukowcy odkryli, że oznakami inteligencji są bałaganiarstwo i przeklinanie. Ktoś mi kiedyś krzyknął na to, o kurwa. Czyli jestem wśród swoich, tak? Bardzo dobrze, jak to usłyszałem, wróciłem do domu, zobaczyłem swój pokój i stwierdziłem, że jestem kurwa geniuszem. Słuchajcie, ja tu do was przyjechałem z Krakowa, bo tam mieszkam już od dłuższego czasu, ale nie jestem rodowitym Krakusem, pochodzę z Podkarpacia. Pierwszy raz jakaś pozytywna reakcja, kurwa. Za każdym razem jest wymowna cisza, która mi mówi, co ty gościu myślisz, że nie mamy swoich problemów, kurwa. Albo buczenie. Raz to powiedziałem w jednym mieście, usłyszałem takie uuu i mnie wyśmiali. Mówię, uuu, w Sosnowcu? Nigdy nie jest tak źle, żeby nie mogło być gorzej. Słuchajcie, ja dokładnie pochodzę z takiej małej miejscowości pod Przemyślem, która się nazywa Medyka. Ktoś kojarzy? Tak, tam mamy przejście graniczne ze Szwecją. Raz na to, skąd jestem, jeden gościu na Śląsku mówi mi, a Podkarpacie, Bieszczady, wiem jak tam jest, oglądałem Watachę. Ja mówię, w takim razie, jak to tak działa, to ja wiem, jak to jest uprawiać seks grupowy. Oglądałem, dobra, nieważne. No i z racji tego, że się wychowałem w takiej małej miejscowości, nasłuchałem się tak zwanych mądrości ludowych. Może kojarzycie temat, mądrości ludowe są o tyle fajne, że mądrości ludowe się nie pierdolą. Nie biorą jeńców, jest twarda metafora, masz zrozumieć. Czasem mi się przypominają takie mądrości ludowe, jak mieszkam w Krakowie. Przechodzę przez takie nowobogackie osiedle, wiadomo, piękne bloki, pańcie z psami, piękne samochody. I od czasu do czasu z takiego pięknego bloku z okna słychać takie soczyste KURWA MAĆ! Wtedy przychodzi mi do głowy taka mądrość ludowa, która mówi, żebyś szmatę złotą nicią obszył. I tak zostanie szmatą. Na aktualne okoliczności trochę bym zmodyfikował tą mądrość ludową. Żebyś kukiza złotą nicią obszył. Dobra, nieważne. Słuchajcie, ja najbardziej uwielbiałem tam u siebie zabawę w wymyślanie mądrości ludowych. Tak na biegu. Po co? Oczywiście po to, żeby komuś dojebać. Bo wiadomo, wtedy kreatywność plus 1000. I najlepsza mądrość ludowa, jak usłyszałem, własnej roboty, handmade. Siedzimy raz z kumplami na stadionie, mecz lokalnej drużyny. Niedzielne, upalne popołudnie. Obok nas siedzi kilku gości starszych od nas. I w pewnym momencie na stadion przychodzi córka jednego z tych gości. Wiadomo, jeszcze nieletnia, ale już odjebana. Dekolt po kostki. Nogi po same uszy. Stary ją zobaczył, mówi, kurwa, jak ona się ubrała. Obok siedzi jego kumpel, też ojciec, klepie go po ramieniu, mówi, stary, to nie upilnujesz, żebyś jej rękę na piździe trzymał i tak będą między palce pchać. Geniusz, kurwa, geniusz. Uwielbiam to opowiadać i słuchać wasze reakcje, bo wiem, że macie wyobraźnię, a niektórzy nawet córki. Ale na pewno macie wyobraźnię i ona działa, czy tego chcecie, czy nie. Zazwyczaj pierwsza reakcja to jest śmiech, ale zaraz potem wyobraźnia robi takie... Co kurwa? My jak to usłyszeliśmy z kumplami, 15 minut się tarzaliśmy ze śmiechu. Ale zaraz potem, profilaktycznie, każdy z nas... Kurwa, zmieści się, nie zmieści? Ja słyszałem, żeby trzymać rękę na pulsie. Ale na tej... Od razu to podłapaliśmy z kumplami, powstał z tego żart wewnętrzny. Wiadomo, żart wewnętrzny, wąskie grono kojarzy, o co chodzi, reszta się zastanawia, z czego ci debile się cieszą. No i na przykład jakiś kumpel mówił, a idę dzisiaj się spotkać ze swoją laską. Bardzo dobrze, trzymaj rękę na pulsie. Innym razem kumpel mówi, że odbierał swoją laskę od niej z domu, zabiera ją gdzieś na weekend. Jej matka mówi do niego, tylko pilnuj jej tam, on spokojnie, będę trzymał rękę na pulsie. Matka jaki szarmancki. A dziewczyna, że była wtajemniczona. I to jak dogłębnie. Innym razem kumpel mówi, że musi iść. Ja mówię, gdzie idziesz? On mówi, a obiecałem przyszłej teściowej, że ją gdzieś zawiozę. Bardzo dobrze, trzymaj rękę na pulsie. Oczywiście odwracało się to przeciwko mnie.
Przyszedł raz mój kumpel Karakan Mały i mówi, zaprosiłem twoją siostrę na wesele. Ja mówię, co kurwa? On, wiem, wiem, będę trzymał rękę na pulsie. O ty chuju mały. Mieliśmy mnóstwo takich żartów wewnętrznych, uwielbialiśmy tę zabawę. Raz jeden kumpel do drugiego, zamiast mu powiedzieć, żeby się zamknął, powiedział do niego takie soczyste, pysk. Kurwa, jak to podłapaliśmy. My przez kilka lat nic innego do siebie nie mówiliśmy. My już się nawet nie witaliśmy normalnie, tylko pysk, pysk, pysk. Dzwoniliśmy do siebie, pysk, pysk. Koniec rozmowy. SMS pisaliśmy, pysk, pysk, pysk. Któryś stał na przystanku, podjeżdżało auto, szyba w dół, pysk, pysk. Ludzie, co kurwa? W kościele ksiądz mówił, przekażcie sobie znak pokoju. A my oczywiście, pysk, pysk, pysk. Wiadomo, czasem ktoś się wyrwał, jakaś baba do niego, pokój z tobą, pysk. Jak już trochę podrośliśmy, hormony zaczęły buzować, wymyśliliśmy sobie swoją komunikację dźwiękową na to, że w pobliżu jest jakaś fajna dupa z twarzy do obczajenia. Wiadomo, my faceci wymyślamy przeróżne określenia na damskie części ciała, ale moim zdaniem szczyt kreatywności został osiągnięty, jak siedzieliśmy raz z kumplami, szła taka opięta tak, że krew nie dochodziła. Te leginsy wchodziły w każdy możliwy otwór. Ona przeszła, kumpel tak siedzi, patrzy, mówi, ale ma pierdzisko. Myślałem, że umrę ze śmiechu. Mój drugi kumpel lubi mawiać, ale ma srak. Ja wiem, to jest pojebane, ale mnie to strasznie bawi. Dla mnie to jest takie życiowe. Takie w stylu mądrości ludowych. To jest takie sprowadzanie tego, czym my się podniecamy, do tego, do czego to tak naprawdę służy. No i żeby nie było hamowy, na początek była hamowa darcie ryja na 50 metrów. Ty patrz, jaką ma pierdziawę! I wszyscy, kurwa, sroga pierdziawa, sroga. Żeby nie było hamowy, wymyśliliśmy komunikację dźwiękową. Były dwa sygnały. Pierwszy sygnał to było... Co oznaczało, że na radarze jest jakaś fajna dupa do obczajenia. A drugi to było... Co oznaczało, że telepał był, ażby jej łeb odpadł. Nie ściągałby ręki z pulsu przez tydzień, kurwa. My się wbijaliśmy na imprezę jak jednostka gromu. My mogliśmy być rozstawieni w promieniu kilometra. Jak tylko w eterze się pojawiało, to wszyscy wtajemniczeni jak surykatki. Oczywiście bardzo szybko zaczęliśmy się w chuja robić. Nie było żadnej fajnej dupy w pobliżu, wręcz jakieś emerytki szły, ktoś wypalił i wszyscy... Wiadomo, czasem któryś debil musiał wypalić w kościele. W kościele trzeba było tak z bunkra. Pysk, pysk, pysk. Śmiejecie się, ale jak któryś debil wypalił w kościele, patrzyliśmy na ambonę, a tam ksiądz. Coś wiedział jebany. Musiał być jakiś przeciek. Słuchajcie, ja się na studiach otarłem o taki przedmiot jak filozofia. Może ktoś z was się otarł. Jak nie, to polecam. To trzepie czaszkę lepiej niż narkotyki. I ten nasz pan filozof, wspaniały człowiek. Wiecznie ten sam garnitur, rozporek otwarty. Czekaliśmy tylko, na którym wykładzie się okaże, że on tak naprawdę jest zaklinaczem węży. Na jednym wykładzie pan filozof patrzy mi prosto w oczy i pyta, czy widziałeś kiedyś trójkąt? Ja mówię, o kurwa, będzie rebus. Niby proste pytanie, ale nie z jego ust. Zaczynam się zastanawiać, gdzie widziałem trójkąt? W szkole widziałem trójkąt. Na drodze widziałem trójkąt. W internecie widziałem trójkąt. Na filmach niskobudżetowych, bezkostiumowych. Myślę, zaryzykuję. Mówię mu, tak, widziałem. A on mówi, nie. Ja mówię, jak nie? Ja chyba wiem lepiej, co widziałem, tak? On mówi, nie widziałeś nigdy trójkąta, bo trójkąt nie istnieje. Trójkąt to tylko wymysł ludzkiej wyobraźni. Trójkąt istnieje tylko w naszych głowach. Pła, pła, pła. Mój świat właśnie legł w gruzach. Mówię do niego, jak nie istnieje? Przecież ja widziałem na własne oczy, to byli żywi ludzie. Kurwa. Ja zacząłem zastanawiać, jak ten człowiek funkcjonuje w normalnym świecie. Policja go zatrzymuje, dzień dobry, jest trójkąt. A widział pan kiedyś trójkąt? Trójkąt nie istnieje. To będzie mandacik. U kierowcy trójkąt nie istnieje. Ja musiałem później u niego zdawać egzamin. On na egzaminie mi mówi, ja panu nie zaliczę, bo pan nie ma wiedzy. Ja mówię, a widział pan kiedyś wiedzę? Wiedza to tylko wymysł ludzkiej wyobraźni. I mi zaliczył. Jeszcze mi mówi, dobrze, coś pan wyniósł z moich wykładów. Ja mówię, tak, mózg rozjebany. Kurwa. To było dawno, ale nie ogarnąłem tego totalnie. Teraz też są rzeczy, które nie do końca ogarniam, na przykład te nasze małe chińskie komputerki zwane smartfonami. Mój mały chiński komputerek ma taką wspaniałą funkcję, że jak piszę w nim na Messengerze, to on wie kurwa lepiej, co ja chcę napisać. On mi podpowiada i to kurwa wysyła.
W ogóle tego ze mną, kurwa, nie konsultuję. Czasem komuś chcę odpisać na szybko, potem czytam tę konwersację. Pisze do mnie siostra, wysłałyśmy ci prezent na urodziny. Ja odpisuję, dziwki. Ona pisze, ale zrobiłyśmy ci z mamą tort. Dziwki wielkie. To nie poprawia relacji w rodzinie. Słuchajcie, ja mam 32 lata i to jest mój rekord życiowy. Mam, jestem szczęśliwym posiadaczem. W ogóle to do mnie nie dociera, ale mam. Mam te 32 lata, jestem w długoletnim związku. Ale ja jestem w tak długoletnim związku, że ja sam się zastanawiam, jak ja to kurwa przeuczyłem. Wychodzi na to, że mam 32 lata, jestem 13 lat w związku. Ta cisza mówi wszystko, kurwa. To jest gorsze niż Podkarpacie, nie? Ostatnio to do mnie dotarło. W ogóle dotarło do mnie, że pan filozof miał rację. Przecież ja jestem w długoletnim związku. U mnie trójkąt istnieje tylko w mojej głowie. A dotarło to do mnie, bo ona się ostatnio budzi i mówi do mnie, a ty wiesz, że jesteśmy 13 lat w związku? Ja mówię, chyba ty, kurwa. Ona mówi, nie no, jesteśmy 13 lat w związku. Ja mówię, no to chyba się trochę, kurwa, zasiedziałaś. Może byś już poszła do domu. A ona do mnie, pysk. A ja mówię, jeszcze ona do mnie mówi, ale ja tu mieszkam, debilu. Pysk. Słuchajcie, w ogóle dużo rzeczy do mnie dociera po czasie, zauważyłem, po zbyt długim czasie to wszystko do mnie dochodzi, bo ja jestem z tych wolno dochodzących do wniosków. To też jej powiedziałem ostatnio, mówię, wiesz, znowu coś do mnie dotarło po czasie, bo ja jestem z tych wolno dochodzących, a ona, co? Ja mówię, do wniosków, a ona, no. No i z racji tego, że jestem w tym długoletnim związku, nie udało się uniknąć tego społecznego parcia na ślub, bo przecież wszyscy wiedzą lepiej, kiedy i z kim ja mam się kurwa hajtać. Totalnie tego nie rozumiem, ale uwielbiam te rozmowy. Na każdym weselu jest ta sama sytuacja. Przychodzi para młoda z tym doklejonym uśmiechem. A kiedy wy? Kurwa, jak wy się rozwiedziecie. Się zwolni miejsce, to my wskoczymy, kurwa. Zawsze przylezi jakiś mądry. Kiedy się hajtacie? Ja mówię, a ty kiedy, kurwa, zostaniesz pilotem? On mówi, ale ja nie planuję. No właśnie. Ale ślub jest potrzebny, piloci kurwa też. Ja byłem na pierdolionie wesel, naprawdę na pierdolionie wesel byłem i tylko raz jeden widziałem szczęśliwą parę młodą. Bo byli naćpani. Reszta przypadków to uchachana albo wkurwiona panna młoda i zdezorientowany facet w garniturze. Aha, co ja tu robię? Miałem mieć wolną sobotę? Ja chcę do domu. Umówmy się, wesele to jest impreza dla kobiety, tak? Facet to jest tylko dodatek. Nikt nie zwraca na niego uwagi. Facet ma mieć wstawki pasujące do kwiatów i może razem z kwiatami stać pod ścianą przez cały wieczór, kurwa. Nikt nie zwraca na niego uwagi. Ona dostaje gratulacje, on dostaje kondolencje. Ja mam wyrobione zdanie na temat małżeństwa z obserwacji. Z mojej obserwacji wynika, że ludzie się hajtają tylko po to, żeby mieć się całe życie nad czym rozwodzić. A sam ślub jest gorszy od aresztowania. Po ślubie wszystko, co powiesz, na pewno zostanie użyte przeciwko tobie. No tu ten śmiech taki przez łzy, to musi być dużo parku. Nie, no ja po prostu uważam. Raz to powiedziałem ze sceny, rozległ się śmiech. Nie, to co tutaj, kurwa? Potem taka chwila ciszy i z tyłu sali taki zbity głos. Dokładnie! Mówię, jest mój bohater. Powiedział. Nie chcę wiedzieć, jak przypłacił ten bohaterski czyn. Na wszelki wypadek uczcijmy jego pamięć minutą ciszy. Nie, no po prostu ja uważam, że małżeństwo jest nudne. W małżeństwie już tylko ziemniaki dochodzą. Jak nie ślub, to co? Ktoś mi tu kiedyś krzyknął, sraczka! Kurwa, musiał być długo po ślubie. Ale nie, dziecko oczywiście, bo też nie mam, to trzeba mi kurwa wcisnąć, trzeba mi wsadzić, trzeba mi adoptować, bo teraz wszyscy mają, nawet ksiądz teraz się opłaca, teraz jest modne. Wszyscy mają dzieci, mam i ja. Zawsze się znajdzie jakiś dealer dzieci, łazi za mną, ziomuś, jakieś dzieci, kiedy dzieci, dawaj dzieci, polecam dzieci. Mój ulubiony argument, który ma mnie zachęcić do tego, żebym miał dziecko, brzmi, bo dzieci! To skarb. Ja mówię, co? To dlaczego piraci nie kradli dzieci? Dlaczego ludzie napadają na banki, a nie na sierocińce? Ten świat uznaje chyba trochę inne skarby. Nie było nigdy takiej sytuacji, że ktoś porwał pieniądze i zażądał dzieci. Wjebali się do banku, wzięli jako zakładników 40 zł, dwa razy po 20 i wysunęli żądania. Macie nam przysłać 3 miliony dzieci i helikopter. Bo inaczej podziurawimy wam banknoty. Nikt nie usłyszał nigdy na rozmowie kwalifikacyjnej. Dobrze, możemy panu zaproponować pełen etat i na początek dwójkę dzieci miesięcznie. Dzieci to skarb. Chyba, kurwa, na czarnym rynku. Słuchajcie, ja ogólnie jestem obserwatorem. Lubię obserwować ludzi i zjawiska.
Polecam wam, jak chcecie się dobrze pośmiać, obserwujcie ludzi w miejscach publicznych. Tam są najlepsze akcje. Raz widziałem taką akcję w parku. Szła baba z psem, naprzeciwko szedł gość też z psem. Minęli się, psy się minęły i nic. Wyjebane, psy na siebie nawet nie spojrzały. Gość zagaduje do baby, oj, coś się nie chce przywitać. A baba do niego, bo jest biometr niekorzystny. Coś ty, kurwa, wyprowadziła na spacer. Psa czy, kurwa, barometr? W górach ostatnio byłem, wylazła taka baba z chłopem na górę i dżyryja do niego. Stary, zrobić ci selfie? Ja tak stałem, jak ona mu, kurwa, selfie zrobi? W markecie stałem raz. W kolejce stał przede mną żul. Znaczy, nie chciałem tak człowieka oceniać, po prostu jebało od niego, tak, że w oczy szczypało. Na warzywnym wszystko zgniło. Myślę, zobaczę, co kupuję. Patrzę, a tam trzy produkty pierwszej potrzeby. Ćwiartka i dwa piwa. Ale dwa piwa nie byle jakie. Może kojarzycie te w czarnej puszce. VIP. Są sympatycy. W Lublinie idzie jak woda, nie? To nie jest piwo z dolnej półki. To powinno stać, kurwa, pod półką. To jest, kurwa, paliwo rakietowe. To się pije na kieliszki i przepija. To w markecie stoi koło Domestosu. To w markecie stoi Domestos, WD-40, Kret i VIP, kurwa. Na VIP-ie jest napisane 3 w jednym, kurwa. To trzeba być naprawdę very important person, żeby to pić. Ja wtedy zrozumiałem, że to jest żul i on tą ćwiartkę kupił, żeby te dwa piwa przepić, kurwa. Podchodzi do kasy, jest jego kolej, baba mu kasuje te trzy produkty pierwszej potrzeby i nie wiem, chyba się tak naćpiała tym aromatem. Patrzy na niego. Punkty payback pan zbiera? Tak, kurwa, do kieszeni. Chodzi po mieście, kierowniku, punkty payback, poratujesz. Słuchajcie, ale oczywiście najlepszym polem do obserwacji jest związek. Tu mam kilka obserwacji. Tu pewnie jest dużo par. Na Kubicko zawsze jest dużo par. Przed występem mniej po. Ja w ogóle uważam, że po 10 latach związku powinni dawać virtuti militari. To kurwa po obu stronach konfliktu. Tu pewnie są jakieś pary. O, wy, parka? Tak świadomie na Kubicko w pierwszym rzędzie? Czyli już końcówkę. Kto kogo zabrał, żeby to zakończyć? Długo ze sobą jesteście? Długo? A, długo jesteście ze sobą? Tak, skonsultujcie to. Dobra, nie ruszam was, Kubicka was dojebie. Ja mam kilka obserwacji na temat związku, jako użytkownik długiego związku i moja pierwsza obserwacja jest taka, że facet jest zawsze winny. Zawsze jest jego wina. Co by się nie działo, pogoda chujowa, deszcz pada, jego wina. PKB spadło, bezrobocie wzrosło, jego wina. To już brzmi jak refren chujowej piosenki. Wojna Izrael-Palestyna, jego wina. W Stanach huragan Katrina, jego wina. Okres jej się zaczyna. No, są ekspertki. To w ogóle dla mnie jest ciekawe, że te wszystkie huragany mają tamskie imiona. Dla mnie najbardziej adekwatnym imieniem dla kobiety jest Minerva. Jest takie imię jeszcze, jakby miała na nazwisko popsuła, to już kurwa w punkt. Moja druga obserwacja. Cicho, nie mamy czasu, kurwa. Moja druga obserwacja ze związku jest taka, że ona ma zawsze rację. Przede wszystkim jak nie ma racji, ale jak już rzadko, bo rzadko dojdzie do tego, że nie ma racji, to jego wina. Kiedyś wyszedł taki film, strasznie mi poszarpał beret, jego tytuł. Nie oglądałem, tytuł mi strasznie poszarpał, nazywał się Wszystko Wiedząca. Myślę, tu kurwa nie mieli problemu z obsadą głównej roli. Wystarczyło wyjść na ulicę, zaczepić pierwszą lepszą. Dzień dobry, zagra pani w filmie. W jakim filmie? Wszystko Wiedząca. Wiedziałam. Jak ten film wyszedł, pokazuje swoje i mówię, patrz, nakręcili ekranizację twojej biografii. A ona do mnie, pysk. Najlepsze jest to, że po jakimś czasie wyszła druga część. Wszystko Wiedząca 2. Mówię, to co w jedynce jednak, kurwa, nie wszystko wiedziała? Czy po prostu nie zdążyła wszystkiego powiedzieć? Ale najciekawszym i najbardziej pojebanym zjawiskiem w związku zarazem jest kłótnia z kobietą. Jest takie zjawisko. Moim zdaniem facet nie jest w stanie wygrać kłótni z kobietą. Jak facetowi się wydaje, że wygrał kłótnię z kobietą, to znaczy, że ta kłótnia się jeszcze, kurwa, nie skończyła. Ona to po prostu przeniosła na inny termin, kurwa. To może być za chwilę, za 5 minut, za 15, jutro, pojutrze, za 10, za 50 lat, kurwa. Facet nie jest w stanie wygrać kłótni z kobietą, bo kobieta kojarzy główne prawo wojny, jakim jest najlepszą obroną, jest atak. I ty nie zdążysz zdania złożyć, ona ci wypierdoli 150 argumentów. Co zrobiłeś, co nie zrobiłeś, co zrobisz, to nie zrobisz, to się śniło, że zrobiłeś. Z tego 99% argumentów jest nie na temat. Ale kto chce się kłócić na jeden temat? Chyba jakiś debil. To za każdym razem wygląda tak samo. Pierwsza minuta kłótni, ty nie wiesz, co się dzieje. Druga minuta kłótni, nie wiesz, jak się nazywasz. Trzecia minuta kłótni, patrzysz na nią, skądś kojarzy. Kto to kurwa jest? Dlatego każdy argument w kłótni przeciwko tobie zaczyna się od ale albo a ty.
I ty nie zdążysz nic burknąć, no już, ale jak Indianka. Jest takie powiedzenie, że słowem można ranić jak nożem. Jakby to była prawda, to męska populacja byłaby wyrżnięta w pień już dawno temu. Facet by nie przeżył jednej kłótni. Nie zdążyłbyś nic burknąć, ona już jak rasowny nożownik. A ty. I kurwa do spodu, a ty. Jeszcze byś to zjęknął, a ty. Ja już widzę te sceny w kostnicach. Koroner odsłania ciało. 48 ran kutych. I to na jednej ręce. Dalej już nie było sensu liczyć. Stoi pan komisarz z asystentką, pan komisarz. Kurwa mać, to już 7 dzisiaj. A dopiero 6 rano. I pani asystentka oczywiście. Na chuj się kłócił? Moim zdaniem nie ma też w związku czegoś takiego jak równouprawnienie. O tym się dużo mówi, ale nie ma czegoś takiego, jakby było coś takiego jak prawdziwe równouprawnienie, oznaczałoby to, że facet kiedykolwiek może mieć rację. A jak wszyscy wiemy, taki chuj jak słonia trąba. Racja jest tylko jedna, jest bardzo dobrze i agresywnie broniona, a jak facetowi się wydaje, że ma rację, to znaczy, że ta kłótnia się jeszcze, kurwa, nie skończyła. Ja nie jestem za jakimś stereotypowym traktowaniem kobiet. Moim zdaniem kobieta nie powinna być w kuchni, tylko w sypialni. Chyba że ktoś mieszka w kawalerce, to nie ma problemu, kurwa. Ale wiadomo, tak, jak facet ma wybierać między jedzeniem a seksem, to wiadomo. Chuj, mogę być głodny. Z głodu się jeszcze nikt nie zesrał. Ale ja nie jestem też za stereotypowym traktowaniem facetów. Jest coś takiego, o tym się w ogóle nie mówi, bo wam kurwa nie wolno. Ale jest coś takiego, każdy facet, który mieszka z kobietą, wie, co się dzieje, jak coś w tym domu, delikatnie mówiąc, się spierdoli. Padają znamienne słowa. Jesteś mężczyzną? Zapraszam. Bo mężczyzna to jest, kurwa, urządzenie wielofunkcyjne. Jak się spierdoli laptop, masz być informatykiem. Jak się spierdoli kran, masz być hydraulikiem. Jak trzeba zrobić remont, masz być, kurwa, panem Staszkiem Majstrem. A jak ona ma chcicę, masz być, kurwa, łysym z Brazers. I tu zawsze wychodzi, kto jest w temacie, w jakim jest łysy z Brazers. Ale to jest moja ulubiona, pokrętna logika kobieca, która mówi, że jak ona coś zepsuje, a on nie potrafi tego naprawić, to jego wina. Ale żeby nie było, rozmawiamy czasem też na poważne tematy w związku. Ostatnio mieliśmy taką sytuację przed zaśnięciem. Ona się tak układała, tak się nie mogła ułożyć, tak się przewracała. W pewnym momencie tak się położyła na plecach, dała sobie ręce tak i mówi: o, tak jest wygodnie. Jak w trumnie. Ja mówię, pewnie dlatego tak kładą. Ona mówi, jak cię będę kładła, to ci dam rękę tak, jakbyś się po jajach drapał. Ja mówię, w to mi graj. Drugą mi daj za głowę, na cwaniaka. Jeszcze mi tak oczy ułóż, jakbym oczko puszczał. Fajnie, pośmialiśmy się zajebiście, aż dotarło do mnie, że jakoś dziwnym trafem oboje podświadomie zaakceptowaliśmy to, że ja pierwszy umrę, kurwa! Pod tym względem jako faceci mamy przejebane. Nie dość, że jest całe życie nasza wina, to jeszcze szybciej umieramy. To jest zajebisty przykład moich dziadków. Bo mój dziadek umarł 20 lat wcześniej od mojej babci i podejrzewam, że to była jego wspólna decyzja. Ja chodziłem często z babcią na grób i tam była za każdym razem ta sama sytuacja. Ona przychodziła, najpierw odwalała gmocha na tym nagrobku, proszę państwa, znicz na prawe skrzydło, proszę państwa, chryzantemy na szpicy, 4 znicze, 4 znicze, 2 chryzantemy, 4, 4, 2, dziękuję, kurwa. Potem stawała nad tym nagrobkiem i za każdym razem to samo. No i wziął i się zabrał. Kurwa, nawet to jego wina. Ja mam tylko jedną radę do związków, jako użytkownik długiego związku i brzmi ona: kobieto, daj mu żyć. A wszyscy dobrze wiemy, co znaczy żyć po staropolsku. Powiem więcej. Kobieto, daj mu żyć, a ty, stary, trzymaj rękę na pulsie. Dzięki wielkie! Dziwki serdeczne, Lublin. Dziwki za wszystko, dziwki dla każdego z osobna. Byliście zajebiści. Może dlatego, że was w ogóle, kurwa, nie widzę.